jest film, który pokaże młodego człowieka, który niesie misję, która ma decydować o losach milionów ludzi. Ścigany przez wszystkie wrogie wywiady, ściga się z czasem i dociera na czas. This one single moment in the whole 5 years of that bloody war. The future of Poland depends on you and me. Kurier jest takim filmem epickim. Dla Władysława było bardzo ważne, żeby to był film autentyczny i oddawał tego ducha czasu. Postanowiłam użyć bardzo specjalnych obiektywów, które na szczęście produkcja ściągnęła mi z Londynu. Istnieją dwa takie komplety na świecie, używane też do Gwiezdnych Wojen często, a Magda czekała na nie rok. Jest to też ogromne wyzwanie realizacyjne, ponieważ są dziesiątki statystów, piękne wnętrza, orkiestra, jedzenie, alkohol. To te sceny muszą żyć, one muszą być pełne. Rzeczywiście duży rozmach inscenizacyjny, scenograficzny, bo odwzorowanie tamtych czasów jest niezwykle pieczołowite. Film Kurier to jest ogromna produkcja, więc siłą rzeczy miałem do czynienia z największymi profesjonalistami na rynku. Mogę się pochwalić, że grałem z Cezarem Pazurą, z Janem Fryczem, z Mirosławem Baką, ze Sławomirem Orzechowskim i ta lista się nie kończy. Zuchnie. To mnie szukają. Są dwie fantastyczne postacie kobiece. One zderzają się i w różny sposób kształtują też naszego bohatera. Łączniczka Marysia jest według mnie reprezentantką ogromnej armii kobiet, które swoim zaangażowaniem wspierały ruch podziemia, a potem także miały bardzo istotną rolę w staniu nie tylko jako łączniczki czy sanitariuszki, ale także niejednokrotnie jako snajperki i wojowniczki. Filmy Kurier mają pełen wachlarz ujęć z efektami specjalnymi, począwszy od ujęć tzw. full CG, czyli całości wygenerowane przy pomocy komputera. To są ujęcia płonącego liberatora w powietrzu. Mamy ujęcia, gdzie my do nakręconego materiału dodajemy wygenerowane w komputerze rzecz. Najczęściej jest to drugi i trzeci plan. Kolejnym przykładem jest multiplikacja tłumów. Na moście Poniatowskiego mieliśmy około 300 statystów. My zrobiliśmy z tego kilka tysięcy. Mieliśmy ogromne sceny lądowania i startowania samolotów oraz rozbijania się samolotów w Brindisi. Mieliśmy tam efekty pirotechniczne, ogromne. Kręcimy naszego bohatera razem z angielskim żołnierzem z tyłu i to jest autentyczna reakcja. Nie trzeba było ich straszyć, nie trzeba było żadnych efektów. To jest wszystko prawdziwe. Powstało coś pięknego. Proszę natychmiast odwołać rozkaz.